Cześć, ja jestem Sarch i witam Was serdecznie w 22 odcinku naszej serii Zagrajmy w Forza Horizon 3. Na początek chciałem Wam pokazać auto, które ostatnio zdobyłem. Jest to ten zaginiony pojazd Toyota FJ40. W poprzednim odcinku udało mi się ten zaginiony samochód odnaleźć. Warren zdążył już go odnowić. No i tutaj mamy okazję się nim przejechać. Jest to samochód rocznika 1979, więc też już dość stary, delikatnie mówiąc, ale troszkę przed wyruszeniem w trasę zdecydowałem się go ulepszyć, to znaczy podrasowałem nieco jego moc, aby był nieco szybszy niż standardowo. A teraz zobaczymy, ile się tutaj uda zyskać gwiazdek. Prawdopodobnie jedną, bo jest to zdecydowanie auto o niezbyt dużej prędkości maksymalnej. Ale przy okazji przejechałem sobie właśnie przez taką strefę pomiarową i wątpię, że to starczy na więcej niż dwie gwiazdki. A no właśnie. Tak też jest w istocie. I teraz jeszcze sobie zerknijmy. Bo tutaj widziałem wcześniej, że są jeszcze jakieś pokazówki w pobliżu, więc można by się od razu tym zająć. No i słuchajcie, prawdopodobnie jest to ostatni już odcinek tej serii, a to dlatego, że nieuchronnie zbliżamy się do ostatnich zawodów pokazowych, które podobno mają zakończyć główny wątek fabularny. A tak jak już niejednokrotnie mówiłem, moja seria z Forza Horizon 3 ma się zakończyć właśnie przy końcu głównego wątku fabularnego, kiedy zobaczymy napisy końcowe. Strasznie fajna seria, strasznie fajna gra przede wszystkim, ale jeszcze na podsumowania przyjdzie pora. Na razie pobawmy się jeszcze tym, co ta gra ma tutaj do zaoferowania. Przede wszystkim zdobyłem kolejny punkt umiejętności. No i właśnie, mam tych punktów już 6. Cały czas inwestuję głównie w te zdolności tutaj. I sobie patrzyłem wcześniej, że będę chciał odblokować tę zdolność, czyli zdobędziesz 10% wyniku umiejętności więcej za popisy kombinacji. To za 3 punkciki można sobie odblokować. Wtedy też odblokowują się kolejne zalety tutaj zaraz obok. O, to jest też ciekawe, ale tutaj potrzeba 5 punktów, więc sobie myślę, żeby jeszcze zjechać tutaj niżej i to jeszcze mnie interesowało, czyli maniak zniszczenia, zdobędziesz 10% wyniku umiejętności więcej za popisowe skasowania. No i w tym momencie został mi jeden punkcik, no ale już z niego za bardzo nie skorzystam chyba, no bo tutaj już nie zainwestuję w nic, ewentualnie w te błyskawiczne nagrody mógłbym, ale to mnie nie interesuje tutaj za bardzo, żeby tylko pojedynczo sobie zdobyć ileś tam punktów doświadczenia. Jednak to jest najciekawsze jak dla mnie, bo pozwala na stałe tak naprawdę zwiększyć ilość zdobywanych punktów za różne jakieś tam umiejętności na trasie, więc to jest fajną sprawą na pewno. Pokażę Wam jeszcze ten samochód od środka, w ogóle jeszcze nie zaprezentowałem go tak w pełnej okazałości, więc może jak zaraz będzie chwila, to to zrobimy. Tylko spróbuję tutaj się w miarę możliwości rozpędzić, a to dlatego, że szykuje się właśnie jakaś kolejna pokazówka. Nie wiem do końca, co to będzie. Czy to też będzie radar? Dokładnie tak. Czy chociaż na jedną gwiazdkę mi te 135 km na godzinę wystarczy? Jak najbardziej. Zdobyłem 107 tysięcy kibiców. No i patrzcie, zawody pokazowe gotowe. A więc mamy ostatnie zawody. Hey big boss. You're not going to believe this. I sent Horizon my proposal for the final showcase. The biggest, stupidest, craziest idea I had. I thought not a chance. They said do it. So we're doing it. Get down here right now. O kurde, no to mamy właśnie ostatnie zawody pokazowe w grze. 2 miliony widzów do zdobycia, 2 miliony kibiców do zdobycia za wygranie tych zawodów pokazowych. No to zobaczymy w takim razie. Akurat tak się składa, że nie jest to aż tak daleko. 3 km. Tym autem troszkę będziemy musieli tam pojechać. Ale już nie będę auta zmieniał, dlatego że no chciałem właśnie tym samochodem się trochę przejechać. Pokażę Wam go jeszcze tak właśnie w pełnej okazałości, jak wygląda. I możemy w takim razie ruszać. Tutaj akurat zapowiada się chyba taka kręta bardzo droga, zwróćcie uwagę. A nie wiem, czy będę w stanie jakoś bardzo
sobie tą drogę skrócić, z tego względu, że tutaj jest mnóstwo drzew, ale może się uda. A właśnie, to jest zawsze to, że nigdy nie wiadomo, gdzie akurat będą jakieś barierki czy jakieś ogrodzenie, które nie pozwoli mi wjechać wcześniej gdzieś. Ale tu już damy radę, więc spokojnie kupujmy. No jestem ciekaw, jak te ostatnie zawody pokazowe będą wyglądać, chociaż już po tej ikonce na mapie można się spodziewać mniej więcej czegoś, ale jestem ciekaw, jakie auto ja dostanę, żeby się tutaj ścigać. No, teraz duże wyzwanie dla tej Toyoty, żeby wjechać tutaj pod górę. Ale może się uda, może się uda. Bardzo ładnie. A tutaj widzę, że jakaś wyskocznia, już prawdopodobnie zaliczona przeze mnie wcześniej. No, ewidentnie musi być to jakiś samochód terenowy, być może jakiś pojazd typu buggy będzie, którym się tutaj przejedziemy. No bo widać, że po takich właśnie terenach tutaj będziemy się raczej ścigać najwyraźniej. A więc zacznijmy w takim razie i zobaczmy, jak te ostatnie już zawody w tej grze będą się prezentować. Ja zawsze te zawody lubiłem po kolei sobie odbywać. Horizon prezentuje w powietrzu. Proszę bardzo. This is it, boss. Our big finale. No dobra, to zaczynamy. Nie ma co zwlekać, kurde. Look at the size of that thing. Have fun, yeah? Nieźle, wyścig ze sterowcem. Ciekawe, jak ten wyścig w ogóle będzie wyglądać, no bo przecież ten sterowiec jest wolny raczej. Też nie jest aż tak wolny, jak myślałem. Ale patrzcie, szybko się go uda doścignąć tutaj. Wow, w ogóle aż kamera mi się cała trzęsie przez to, że pod nim przejeżdżam. No, no pewnie będzie tak, że ja tutaj właśnie będę miał sporo zakrętów, tak, a ten mój rywal sobie leci po linii prostej. I to jest dla niego takie ułatwienie. No wiadomo, że gdyby on miał tutaj też lawirować w ten sposób jak ja, no to nie miałby szans. A tak, jako że leci mniej więcej po linii prostej, no to szanse się bardziej wyrównują. Świetny jest ten efekt, kiedy właśnie przejeżdżam pod tym sterowcem i wtedy mam taką właśnie kamerę, która się fajnie trzęsie, dodając jeszcze takiej dodatkowej dynamiki. No, trzeba przyznać, że zawody już na dużą skalę, jeśli się z czymś takim możemy tutaj ścigać. No bo były już motorówki, kurcze. Było praktycznie wszystko, z czym można by było się ścigać. No wiadomo, że można by było tutaj jeszcze coś wymyśleć. O, teraz będzie ciekawie. Spróbujmy wyskoczyć jak najwyżej. Tak jest, ależ to ładnie wygląda, kurde. Aż by się chciało jakiegoś screena zrobić. No ale patrzcie, trzyma się skubany przede mną. 50% niecałe wyścigu za mną, a wcale tak nie jest łatwo. Jeszcze w dodatku pad mi wibruje, kiedy tak właśnie przejeżdżam pod tym sterowcem i tym bardziej to jeszcze utrudnia skupienie na całej trasie. Ale dobra, teraz powinienem go wyprzedzić, tylko że patrzcie, znowu się kolejny zakręt szykuje i będzie problem za chwilę. Nadal pozycja druga. Pewnie jak zwykle, tak jak to bywa w tych zawodach tutaj, będzie rywalizacja do końca i tam dopiero na ostatnich metrach się wszystko rozstrzygnie, czy uda się go wyprzedzić, czy też nie. No ale nie możemy odpuścić, nie możemy dać plamy, że w ostatnich zawodach byśmy przegrali. Skoro wszystkie zawody pokazowe udało się wygrać, no to kontynuujmy tę pasę i aby się udało również tutaj. Mam nadzieję, że już na koniec dadzą jakąś dłuższą prostą. Tak jest. No i tutaj mamy okazję mocno się rozpędzić. A patrzcie, po prawej stronie tam leci mój rywal. Więc jak najbardziej wcisnąć gaz do dechy i spróbować go wyprzedzić, bo kurde, jak zwykle, patrzcie,
Koniec już niedaleko. Jasny gwint, szybciej. Oczywiście jeszcze trochę po łuku muszę przejechać, no. Dawaj, 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 dawaj. Już jestem pierwszy. Tak, uda się to wygrać. Pięknie. Pierwsze miejsce. Hear that? That's the sound of 50,000 fans having their minds blown. Couldn't have done it without you, boss. Super, czyli po tych zawodach mamy dostać, kurczę, 2 miliony kibiców. No to już jest jakiś rekord. No ale w końcu finałowe zawody, to co się dziwić. Oczywiście nagrody, to już nie jest aż tak istotne. O, jeszcze mi się koło zakręciło w takim razie. Może wygramy na koniec coś fajnego? O, no to nie jest nagroda godna zakończenia tej serii. Szkoda, bo tutaj, kurczę, niżej było fajne autko, no ale nie tym razem. Parę razy udało się wygrać jakieś auto w trakcie właśnie tego losowania. I proszę, rozbudowa festiwalu gotowa. Bo oczywiście w tym momencie zakończy się wątek fabularny, ale jeśli ktoś chce grać w Forza Horizon 3 dalej, no to jak najbardziej jest to możliwe i można sobie tak naprawdę całą grę na 100% też przechodzić, rozbudowując dalej te festiwale, które już mamy, biorąc udział w kolejnych zawodach, które cały czas na mapie się będą pojawiać. Tutaj wiadomo, że w tym momencie jeszcze cała gra, jeśli ktoś chce wszystko masterować, się nie kończy. Ale tak jak już mówiłem, moja seria miała się zakończyć na koniec wątku fabularnego, więc te zawody pokazowe powinny ten wątek fabularny ukończyć. Tutaj widzicie, że mamy już rozbudowę festiwalu gotową. Będziemy mogli sobie ewentualnie wybrać, który festiwal ulepszyć i później kolejne rozbudowy festiwalu, co ileś milionów kibiców będą się również odblokowywać, gdybym na przykład chciał grać sobie dalej. No i ja myślę, że pewnie sobie prywatnie od czasu do czasu odpalę Forza Horizon 3, bo to jest świetna gra, ale póki co kontynuujmy i zobaczmy, czy pokuszą się twórcy o jakiś film przerywnikowy na koniec. Mam nadzieję, że tak. No byłoby fajnie chociaż jakąś nagrodę dostać za ukończenie tego wątku fabularnego. No chyba, że to jednak jeszcze nie będzie koniec, że jeszcze coś po tych zawodach będzie. Ale słyszałem, że zawody pokazowe, piąte właśnie, miały to zakończyć. Well, you did it. The biggest Horizon Festival in history. Horizon Australia isn't going anywhere. There are more races and PR stunts out there, and plenty more fans to bring down under. So, what should we do next? A więc jednak, mamy zakończenie, napisy końcowe. Udało się zatem ukończyć Forza Horizon 3 na kanale w całości, jeśli chodzi o wątek fabularny. To była świetna zabawa, naprawdę. Jedna z najlepszych gier wyścigowych ostatnich lat. Na pewno moja ulubiona gra wyścigowa 2016 roku. Pamiętajmy o tym, że gra się ukazała właśnie w zeszłym roku. No i naprawdę super się bawiłem, a biorąc pod uwagę, że produkcja oferuje naprawdę dużo więcej jeszcze godzin rozrywki, jeśli właśnie chce się wszystko wymasterować, no to też nie można mieć jakoś szczególnie za złe, że wątek fabularny już się kończy. Wiadomo, że w wyścigach nie do końca o wątek fabularny chodzi. Ja jedynie w swojej serii po prostu sobie chciałem ustalić taki próg, kiedy seria zostanie zakończona i już właśnie na początku mówiłem, że kiedy ukończymy sam wątek fabularny, no to wtedy się będę z wami żegnał. 22 odcinki liczyła sobie ta seria z Forza Horizon 3. Ja zawsze uważam, że jeśli jakaś seria liczy sobie ponad 20 odcinków, to już jest to dużo. Nie jest to może najdłuższa seria na kanale, wiadomo, ale nie można też powiedzieć o takiej serii, że była krótka. No bo jakby nie patrzeć, ponad 20 odcinków składa się na sporo ponad 10 godzin zabawy, a biorąc pod uwagę, że ja też czasem coś tam musiałem zrobić poza nagraniem w tej grze, chociażby gdzieś tam dojechać i tak dalej, no to jednocześnie ogólnie spędziłem z tą grą no jeszcze więcej czasu, niż tutaj można by było zliczyć w czas tych wszystkich 22 odcinków. Naprawdę świetna produkcja, no co tu dużo mówić, jeśli
ktoś grał w jedynkę czy dwójkę, no to też wiedział mniej więcej czego się spodziewać po trójce, ale ja pokuszę się o stwierdzenie, że jest to chyba moja ulubiona część serii Forza Horizon. Najbardziej pamiętam w tym momencie dwójkę i na pewno bardziej mi się trójka podobała od dwójki. Szczerze mówiąc już kurczę dość dawno temu grałem w jedynkę, więc powinienem sobie właściwie odświeżyć jedynkę zanim bym powiedział czy jest trójka lepsza czy gorsza. Ale kurde, no ten klimat Australii idealnie mi podpasował. Świetnie to się zgrało z moimi gustami, że tak powiem. I co by nie mówić, właśnie lokalizacja, w jakiej ma miejsce dana część, też sporo wpływa na odbiór gry. To też muszę przyznać, no bo teoretycznie każda część Forza Horizon jest oczywiście świetna i to bez dwóch zdań. Model jazdy w każdej odsłonie jest dość podobny, więc pod względem takiego typowego gameplayu jakoś to się bardzo nie różni. W kolejnych częściach oczywiście były wprowadzane jakieś poszczególne nowości, ale właśnie zauważyłem, że sam fakt w jakim mieście, w jakim kraju dzieje się akcja gry, no to też to może wpłynąć na odbiór, bo jednocześnie tutaj jak mieliśmy takie fajne widoczki w tej Australii i naprawdę zróżnicowane tereny, no to jak dla mnie bardzo to też pozytywnie wpływało właśnie na odbiór tej gry. Nie wiem, czy takie jest też wasze wrażenie, koniecznie dajcie znać jak to wygląda u was, czy to również jest wasza ulubiona część Forza Horizon, czy też może jednak wolicie którąś z dwóch poprzednich. Fajnie też, że tą trójkę miało okazję poznać więcej osób, bo jakby nie było, trójka ukazała się też na PC-tach, wprawdzie tylko na PC-tach z Windowsem 10. Jestem ciekaw, czy kiedyś gra uzyska wsparcie też dla starszych Windowsów, trudno powiedzieć, ale no zawsze więcej osób mogło się z tą serią zapoznać, no bo jakby nie patrzeć, nie każdy ma Xboxa One, żeby sobie pograć w tę produkcję, więc jeśli ktoś tylko posiada odpowiednio mocny komputer z Windowsem 10 na pokładzie, no to wtedy mógł się również pobawić tą grą, więc myślę, że większa ilość z was miała okazję sobie pograć. Patrzcie, parę polskich nazwisk się pojawiło, widzę, w napisach. Zawsze lubię wyłapywać jakieś polskie nazwiska w trakcie tych napisów końcowych w różnych grach. Kiedy gadam, to tak nie mam za bardzo też czasu, żeby się temu przypatrywać, ale już tutaj wyłapałem dwa nazwiska. O, a tutaj kolejne, patrzcie. Testerzy. Czterech panów. Jezu, jest ich tutaj więcej, zdecydowanie. Pełno polskich nazwisk, patrzcie na to. Nie zwróciłem uwagi, za jaki dział odpowiadali. Ale fajnie, no nie wiem, taka trochę dygresja z mojej strony, ale zawsze miło jest zobaczyć w napisach końcowych jakiejś hitowej gry właśnie polskie nazwiska, że przy pracach jednak jacyś Polacy też brali udział. No ale dobra, bo w sumie to zszedłem na dalszy temat. Jeśli miałbym wymieniać jakieś wady Forza Horizon 3, trudno tak naprawdę się doszukać jakichś wielkich wad, bo ta gra jest naprawdę świetna i trudno właśnie tutaj za coś ją tak naprawdę krytykować. Można by się czepiać na przykład handicapu, czyli tego, że czasem, właściwie to przez cały czas tak jest w tej grze, że przeciwnicy mniej więcej jakoś tam się trzymają nas zawsze, ewentualnie jeśli przegrywamy, to wtedy starają się trochę zwolnić, ja kiedyś tłumaczyłem, jak wygląda właśnie ten handicap w grach wyścigowych. Tutaj akurat nie jest aż tak bardzo zauważalny, bo w niektórych wyścigach to naprawdę nie da się wyprzedzić przeciwników zbyt mocno, albo już naprawdę mocno zwalniają. Tutaj nie jest to aż tak widoczne, więc też nie ma co jakoś szczególnie przesadzać. Jeśli chodzi też o fabułę, to szkoda, że ona nie była jakaś ciekawsza, ale wiecie, z drugiej strony nie ma co narzekać w grze wyścigowej na fabułę, bo to tak jakby też narzekać w platformówce, że jakaś fabuła jest mało istotna. Po prostu są takie gatunki gier, jak właśnie platformówki czy wyścigi, w których no, fabuła odgrywa nawet nie drugorzędną, ale trzeciorzędną rolę i nie ma co też zwracać na to jakiejś szczególnej uwagi, chociaż wiadomo, zawsze by było fajniej, gdyby jeszcze jakaś historia na przykład naszego awatara, którym tutaj sterowaliśmy, gdyby ta historia była jakoś jeszcze ciekawiej opowiedziana. Tymczasem bardziej się to sprowadzało do wygrywania kolejnych wyścigów i
do odsłuchiwania jakichś tam komunikatów radiowych od naszych współpracowników. Ale ogólnie to, co najważniejsze, czyli sam gameplay, sam model jazdy jest oczywiście na najwyższym poziomie. Idealne wyważenie tych zręcznościowych elementów z odrobiną symulacji, bo jeśli ktoś sobie odpala grę bez żadnych asyst, to może też się trochę bardziej symulacyjnie pobawić, chociaż wiadomo, że gra bardziej celuje w zręcznościowe prowadzenie samochodu. Ja już się będę w takim razie z wami żegnał. Dla mnie to jest jedna z najlepszych gier ostatniego roku, zresztą umieściłem ją w swoim materiale Top 10 gier 2016 roku. Koniecznie podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach i jeśli po tych napisach końcowych pojawi się jakaś scenka przerywnikowa, to wam ją pokażę, a jeśli nie, to już teraz się pożegnam. Oczywiście po napisach końcowych można dalej grać, można dalej przechodzić kolejne jakieś wyścigi, które się na bieżąco pojawiają na mapie, ale wątek fabularny zakończył się w tym momencie, więc też zakończyła się moja seria. Zagrajmy w Forza Horizon 3. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Zostawcie kciuka w górę, jeśli tak było. I w ogóle też dajcie znać, jak się wam podobał ten mój eksperyment swego rodzaju, bo to jest pierwsza moja seria z gry wyścigowej na kanale. Do tej pory jedynie były jakieś gameplaye z różnych wyścigów, ale po raz pierwszy nagrałem serię Zagrajmy Wy z gry wyścigowej. Ciekawy eksperyment, muszę przyznać. Troszkę pozwolił mi pogadać też w niektórych odcinkach na różne tematy, więc jestem z tego zadowolony, ale jestem też ciekaw waszych opinii, więc oczywiście będę czytał wszystkie komentarze. Jeszcze raz dzięki wszystkim za oglądanie serii do końca, a my usłyszymy się w innych seriach na kanale. Cześć!